Cześć, z tej strony Smart Tester. Dzisiaj zaprezentuję Wam, jak wymienić dysk HDD na SSD w laptopie. Za przykład posłuży mi Dell Inspiron 1525 oraz dysk SSD Samsung Evo 850 w wersji 250 GB. Do wymiany dysku potrzebny nam będzie jedynie śrubokręt. Bierzmy się więc do roboty. Dla bezpieczeństwa najpierw musimy wyjąć baterię z laptopa. Teraz musimy odkręcić śrubki trzymające zaślepkę dysku. W przypadku mojego laptopa są to śrubki w tym miejscu. Teraz możemy zdjąć zaślepkę. Trzeba do tego użyć trochę więcej siły. Kolejnym krokiem jest odkręcenie dysku od tacki. Aby to zrobić, musimy odkręcić te dwie śrubki. Teraz możemy bezpiecznie wyciągnąć dysk i odłożyć go na bok. Jedyne, co nam pozostaje do zrobienia, to przymocować nowy dysk. Patrzymy więc na złącza i wsadzamy go tak, jak stary dysk. Przykręcamy najlepiej te same dwie śrubki po bokach, aby zamontować go do tacki. Ok, dysk jest dobrze dokręcony do tacki, więc możemy go wsadzić na miejsce. Zaskoczył, więc możemy go już bezpiecznie i spokojnie przykręcić. Po zakończeniu wymiany dysku możemy spokojnie ponownie umieścić baterię na miejscu. To już wszystko na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału i dawania łapek w górę. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!